Siemanko, z tej strony Kasior i dzisiaj pokażę Wam, jak zainstalować modyfikację Terra firma Craft. A więc tak, wchodzimy w swoją przeglądarkę, wpisujemy terrafirmacraft.com. Wyświetlił Wam się tutaj link, więc możecie sobie wpisać. Klikamy download, bez tutaj żadnego klikania, tylko download od razu. Czekamy, aż się stronka załaduje. I tak, będą nam trzy rzeczy do pobrania potrzebne. Najpierw klikamy tutaj TFCraft Universal Core. Pobiera nam się od razu. Ja anuluję, bo już sobie pobrałem. Później klikamy tutaj Player API, żeby nam się pobrało. I tak, to jest ważne, żeby tutaj zjechać niżej, żeby nie pobrać 1.4.7 wersji. Jeszcze nie zrobili nową Terra firmy Crafta. Tutaj klikamy, gdzie jest Previous Version 1.4.6, spoiler, tutaj Universal 1.6, Mediafire, klik i tutaj klikamy i nam się pobiera. Też już to mam, więc nie będę pobierał. I najważniejsze teraz, zaznaczamy tutaj, patrzymy jakie jest, Ctrl C, klikamy Forge Universal. Ok, teraz Ctrl F, i teraz Ctrl V, żeby tu wkleić. I nam wyszukuje wersję Forge'a. Klikamy tutaj Universal. Czekamy tutaj chwilę, aż się załaduje. 5, 4, 3, 2, 1. Już wszystkim tam pokażę. 0, skip add. Klikamy i nam się pobiera. Od razu też anuluję, bo już mam. I tak, teraz jeszcze wchodzimy w Google. Jak to się nazywało jeszcze? Tak. Multi-MC, ok. Multi-MC. Klikamy pierwszy link. Zjeżdżamy niżej, tutaj jest download Multi-MC. Chcemy na Windowsa, klikamy tu download MC Windows. Czekamy. 3, 2, 1, 0. Skip add i nam się pobiera tak samo jak wszystko. Weźcie to wszystko najlepiej do jednego folderu jakiegoś, żeby nie było bałaganu. No i tak mamy tutaj pobrane TFCrafta, Minecraft Forge'a, MC Player API i Multi MC. No i tutaj dodatki jeszcze pokażę Wam, jak się Race Minimap wgrywa i tu mamy itemsa do tego. To jest 1.4.7, ale to jest zgodne też z 1.4.6, czy nie ma różnicy. Odpalamy Multi-MC. Klikamy tutaj taką kartkę z gwiazdką, aby utworzyć nowego Minecrafta, jak ja to nazywam. Nazywamy sobie to jakoś, nie wiem, muszę nazwać Minecraft. Zmieniam na 1.4.6 wersję. OK. Teraz klikamy prawy na to. Edit Modes. I w zakładce minecraft.jar klikamy add, znajdujemy naszą lokalizację naszych plików. Tak, tu już nam się Multi-MC zainstalował tak jakby i po kolei wgrywamy. Tak, dokładnie musi być po kolei, bo jak coś się inaczej wgra, to już nie zadziała. To jest ważne, czyli tak, najpierw Minecraft Forge wgrywamy, klik, teraz dodajemy Player API. I tak, a jakby ktoś miał na przykład o takie coś, Player API, potem Minecraft Forge, to już by mu nie zadziałało, czyli Forge musi być na pierwszym miejscu. Teraz tak, przechodzimy Mods Folder, znowu Add, znajdujemy tą ścieżkę, jesteśmy w tym folderze i dodajemy TFCraft Universal Core. Tak, dobrze, teraz będzie działało już, ale jakby chciał ktoś jeszcze, żeby mu działało Race Minimap i tu mamy items, to musi wgrać sobie tutaj. Tak, tylko ja sprawdzę, żeby nie było pomyłki żadnej. Ja tu mam w Terra, tak jak u siebie mam, Edit Modes. Tak, tu mamy items Minecraft Jar, ok. I tak, no to jeszcze raz Edit Modes. I tutaj dodajemy Tumane Items, w dodatkach to mam. A do Mods Folder dodajemy Race Minimap. Zamykamy, odpalamy.
Logujemy się. Można wziąć, zapamiętaj. Pobiera nam się to wszystko ładnie, bezbłędnie. I zaraz nam się to pobierze i powinno wszystko działać. Jeżeli komuś by nie działało, no to piszcie w komentarzach, jakie macie błędy, wysyłajcie screeny czy coś. Gdyby wam nie działało. Tutaj tym się nie przejmujcie, że są jakieś. Mnie jeszcze nie ma, ale zaraz pewnie coś czerwonego wyskoczy, jakieś napisy. Też na początku błędy miałem, w ogóle coś nie działało, bo miałem pobrane pliki na wersję 1.4.7, dlatego nie działało. To okno można zamknąć. To sobie chowamy. No i jak widać, jest 6 modyfikacji wgranych. Może wezmę na mniejszy ekran, żeby to ładnie było. Zobaczmy, czy wszystko śmiga. Odpalamy. Tutaj powiększyłem troszeczkę. A, chodź tu. Ładuje nam się świat. No dawaj, dawaj. Za pierwszym razem zawsze tak długo. Okej, no jak widzicie, po interfejsie już wszystko po kamyczkach na ziemi, wszystko działa. Da się stawiać, wszystko działa. Da się przenikać przez liście. Wszystko jest ok. To dzięki za uwagę. Jeżeli coś wam nie działa, no to tak jak mówiłem, piszcie, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Siemanko.